Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym wykładzie z hermeneutyki. Dzisiaj będziemy mówić o zasadzie powtórzenia. Co to jest zasada powtórzenia? To są dodane informacje, aby podkreślić jakąś prawdę. Czyli mamy pierwszą informację, później za chwilę pojawia się druga, która rozwija tamtą wcześniejszą. I taki przykład mamy chociażby w Księdze Genezis, gdzie w pierwszym rozdziale mamy ogólny opis stworzenia. Natomiast w drugim rozdziale, czyli w Księdze Genezis 2, mamy powtórzone stworzenie, ale bardziej szczegółowo i dotyczące się bardziej stworzenia człowieka i umieszczenia go w ogrodzie Eden. Więc pierwszy rozdział mówi o opisie stworzenia świata ogólnym, drugi mówi o stworzeniu człowieka, tak? I jego pierwszych dniach w Edenie. Bardziej szczegółowo. Skąd wiemy, że bardziej szczegółowo? Chociażby z samego imienia Boga, które występuje w pierwszym rozdziale. Mamy imię Boga Elohim, czyli Bóg, tak? A w drugim mamy Jahwe Elohim, czyli Pan Bóg, czyli bardziej szczegółowo, tak? I tak samo jest z opisem stworzenia, jakie znajdujemy w tych dwóch różnych rozdziałach, tak? Obok siebie występujących, ale różniących się od siebie właśnie tym, że jedno jest bardziej ogólne, drugi bardziej szczegółowo. Czyli zasada powtórzenia występuje w Biblii też co do słów. Oczywiście, że tak. Zobaczcie, w psalmie 136 każdy werset, a jest ich 26, kończy się takimi słowami. Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Jeśli ktoś myśli, że słowo łaska jest w naszym kościele nadużywane, to powinien czytać psalm 136, gdzie dokładnie te same słowa, albowiem łaska Jego trwa na wieki, jest powtórzone 26 razy. Dlaczego? Bo widocznie ta łaska trwająca na wieki jest bardzo ważna w naszym życiu. Z łaski jesteśmy zbawieni, przez łaskę też żyjemy dzisiaj w pobożności i z łaski będziemy żyli na wieki z Bogiem. Nie ma innego planu Bożego. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej zasady, czyli zasady powtórzenia? Czasami zdarza się, że są w Biblii też powtórzone księgi. Księga Kronik, która jest Bożym komentarzem wydarzeń w historii Izraela, można powiedzieć, jest powtórzona w dwóch księgach Samuelowych i w księgach królewskich, które opisują historię ludzkich, jakby z perspektywy ludzkich faktów, tak? Więc opowiadają z ludzkiej perspektywy, natomiast Księga Kronik przedstawia jakby Boży komentarz do tych wydarzeń. Czyli te historie się pokrywają. Tak, opisują te same czasy. I podobną rzecz bardzo znajdujemy też w czterech Ewangeliach. Dlaczego cztery Ewangelie? Czasami ludzie zadają mi pytanie. Dlaczego cztery Ewangelie? Ponieważ każda z nich przedstawia chociażby cztery aspekty życia Jezusa. Mateusz przedstawia Jezusa jako króla, jako Mesjasza. Tak? I pisze tak naprawdę do Żydów. W Ewangelii Mateusza znajdziecie najwięcej odnośników do Starego Testamentu, do proroctw Starego Testamentu, bo Mateusz udowadnia tam Żydom, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Ewangelia Marka, Jezus jako sługa. Tak, tam mieliśmy Jezusa jako króla, tu mamy Jezusa jako sługę. Jezus służy, działa, cały czas coś robi, uzdrawia, przywraca do życia, jest cały czas w akcji. I to jest list, który był... Można powiedzieć, to jest Ewangelia, która była pisana przede wszystkim do Rzymian, którzy byli zafascynowani działaniem, działanie. Mieli nawet bożków odpowiedzialnych za każde działanie, więc Jezus jest non-stop w akcji w Ewangelii Marka. Ewangelia Łukasza, Jezus jako Syn Człowieczy. Tu widzimy człowieczeństwo Jezusa, narodzonego z Marii, po której odziedziczył to człowieczeństwo. I jest pisane takim językiem bardzo zrozumiałym dla Greków, tak? Dla kultury greckiej. Więc Łukasz pisze, można powiedzieć, do nich, ale opisuje Jezusa przede wszystkim jako Syna Człowieczego. I ostatnia Ewangelia, Ewangelia Jana. Jeśli chcecie wersety na temat boskości Jezusa, Jezus jako Bóg jest najlepiej opisany w Ewangelii Jana. Tam znajdziecie najwięcej takich wzmianek, gdzie nie ma się żadnych wątpliwości, że Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem. I to tą Ewangelię Jan kieruje do całego Kościoła. Boskość Jezusa jest jedną z podstawowych doktryn Kościoła, Bożego Kościoła.
Jeśli wierzysz, że Jezus jest Bogiem, jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz, tak mówi Boże Słowo. Jeśli chcesz usłyszeć o nowonarodzeniu, o potrzebie tego właśnie Jezusa w swoim życiu, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, tak? Mówi o nowonarodzeniu, o duchowych narodzinach. Jak przyjąć tego Jezusa i być na wieki w niebie. To tyle, słuchajcie. To jest właśnie zasada powtórzenia występująca w Biblii. Nie przejmujcie się, jeśli znajdziecie bardzo podobne fragmenty. Bóg ma swój cel w tym wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na następnym wykładzie.